Cechy idealnego nauczyciela ma być wyrozumiały, zaangażowany w pracę, miły, ludzki, cierpliwy, pomocny, ma traktować ucznia jako równoprawnego partnera w procesie edukacji. Zastanowiło mnie to, że nie padło z ich ust słowo sprawiedliwe, bo według mojej oceny to ważna cecha. Dopytałam więc o to pojęcie i o dziwo usłyszałam odpowiedź, że nauczyciel niekoniecznie musi być sprawiedliwy. Pominięcie tej wartości moralnej wynikało z przekonania, że nauczyciel powinien do każdego ucznia podejść w sposób indywidualny. Jest zatem słuszność w takim rozumowaniu. Tylko jak wytłumaczyć pozostałym rodzicom i uczniom, że zastosowaliśmy indywidualne, pozaregulaminowe kryteria oceniania? Praca nauczyciela to nie bajka i sielanka, to ciągła walka z wyzwaniami i praca na jakże delikatnym, żywym organizmie, oparta na biurokracji i niezrozumieniu ze strony społeczeństwa. Nasz udział w rozwoju osobistym ucznia pozostaje niezauważony. Naszą pracę ocenia się jako mało wartościową, bo żyjemy w świecie, w którym inni oceniają nas na podstawie rezultatów, a więc wyników testów, egzaminów i ocen uczniów, a nie oddania i mozołu, które kryją się za tymi wynikami. Dlatego też moim koleżankom i kolegom w dniu dzisiejszym życzę, by wbrew wszystkim niedogodnościom byli pełni pasji i zaangażowania, bo tylko dzięki nim nauczymy swoich wychowanków myśleć o tym, co prawdziwe, czuć to, co piękne i kochać to, co dobre. Prawda, dobro i piękno, jak mówili starożytni filozofowie, to najważniejsze wartości, będące podstawą wszystkich innych. I moim zdaniem te wartości nie straciły swojej aktualności. Nikt oprócz nas nie potrafi ich tego nauczyć. I chociaż nie przynosimy dochodu, nie ratujemy życia jak lekarze, nie pilnujemy bezpieczeństwa granic, to tak naprawdę my jesteśmy sprawcami wszystkiego. To my decydujemy o losach świata. Jeśli świat to zrozumie, zasłużymy na szacunek społeczny.